Dzień dobry. Witamy wszystkich uczestników naszej zdalnej konferencji wynikowej. Wszyscy Państwo jesteście gdzieś tam w przestrzeni. Nie widzimy Was. Mam nadzieję, że nas widzicie i nas słyszycie. Za chwilę opowiemy o naszych wynikach za drugi kwartał 2021 roku. Zrobimy to w zespole. Są ze mną Jean-Charles Aranda, CFO banku, Michał Dybuła, główny ekonomista oraz w pewnie wirtualny sposób, choć bardzo wyrazisty i widoczny, Wojciech Kębłowski, CRO. Czyli mamy zaawansowaną formę komunikacji. Oczywiście trudność jest taka, że ja Państwa nie widzę, nie widzę Waszych reakcji, nie mamy kontaktu wzrokowego, co życia nie ułatwia, ale tak już jest i musimy sobie z tym poradzić. Proponuję przejść do materiału i do prezentacji. Agenda jest, wydaje mi się, dosyć tradycyjna, nie wymaga szczególnego wyjaśnienia. Będziemy opowiadali naszą historię w podziale na role. Ja zacznę, potem koledzy będą przejmowali w odpowiednich momentach. I zacznijmy od najważniejszych informacji. Proszę Państwa, jak już zresztą wiecie, w drugim kwartale dostarczyliśmy solidne wyniki biznesowe, wzrosły przychody odsetkowe, wzrosły przychody prowizyjne, urosła nam liczba klientów, wykorzystaliśmy poprawiającą się koniunkturę do wzrostu naszych wolumenów kredytowych. Koszty operacyjne, koszty bieżące mamy pod kontrolą, koszty ryzyka pozostają na niskim poziomie, natomiast wynik banku został w sposób istotny obciążony znaczącą rezerwą na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych frankowych, mówiąc w uproszczeniu. Ta rezerwa wyniosła 187 milionów tylko w drugim kwartale. Generalnie bank kontynuuje swoją aktywność transformacyjną, realizujemy szereg projektów, które podnoszą nasz poziom technologiczny, dodają funkcjonalności klientom, upraszczają, automatyzują nasze procesy wewnętrzne. Widać też z liczb, że stajemy się coraz bardziej zdigitalizowani, coraz bardziej nowocześni. Jeśli chodzi o biznes, wspomniałem, że przekroczyliśmy po raz pierwszy w historii banku oczywiście 4 miliony klientów, co jest jakąś taką psychologicznie istotną granicą. Odbiły się wolumeny korporacyjne. Zrealizowaliśmy szereg bardzo istotnych transakcji wysokokwotowych i bardzo atrakcyjnych, o czym później. Bankowości detalicznej rzeczy mają się bardzo dobrze, o czym też opowiemy już niedługo. Proszę Państwa, tu widzimy trendy, jeśli chodzi o naszą aktywność sprzedażową, klientowską w kolejnych kwartałach. No, ten obrazek wygląda dobrze. Widać, że drugi kwartał to duża aktywność w pozyskiwaniu nowych kont osobistych, kart płatniczych, istotny wzrost wolumenów, jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne. Niektóre z tych pozycji są bardzo wyraźnie pozytywne. Nasza aktywność, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów, generalnie mocno w górę. Klienci wykazują większą aktywność, więc stąd w sposób naturalny wynika wzrost ilości płatności. I tu mamy tak zwaną próbkę tombstone'ów pokazujących nasze największe kwotowo i istotne oczywiście dla wyniku banku transakcje zrealizowane z klientami korporacyjnymi. Jeśli chodzi o kwestie wolumenowe, to po stronie kredytowej poszliśmy w tym kwartale dość wyraźnie do przodu, zarówno jeśli chodzi o klientów indywidualnych, jak i o klientów korporacyjnych. Jest to odwrócenie trendu i uważam, że to jest taki ważny moment pokazujący, że bank był dobrze przygotowany do momentu, kiedy gospodarka wejdzie w fazę ożywienia i mam nadzieję, że to będziemy w stanie kontynuować w kolejnych kwartałach. Wzrost depozytów, powiedziałbym, kontrolowany. Bank jest bardzo płynny i absolutnie nie poszukujemy aktywnie dodatkowej płynności. Liczba klientów, jak powiedziałem, ponad 4 miliony. Wciąż realizujemy naszą strategię Fast Forward. To są oczywiście ostatnie kwartały obowiązywania tej strategii, natomiast ona dalej nas organizuje, dalej nas
prowadzi. Tu widzicie Państwo przykłady takich namacalnych działań, które potwierdzają realizację każdego z filarów. Nie będę omawiał ich jakby bardzo szczegółowo. Może na parę rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. W ostatnim kwartale wdrożyliśmy usługi Moje ID, co jest no dość istotnym ułatwieniem. Okej, było to relatywnie późno, natomiast lepiej późno niż wcale. Oczywiście bardzo ładnie rozwija się nasza aplikacja mobilna dla klientów indywidualnych GoMobile. Dochodzą nowe funkcjonalności i bardzo dynamicznie rośnie ilość klientów, którzy z niej aktywnie korzystają. Szereg nagród, Gwiazdy Bankowości, Instytucja Roku, tradycyjne już nagrody dla naszego wealth managementu, który jest prawdopodobnie największy na rynku i z zewnętrznej oceny wynika, że też najlepszy na rynku. Transformujemy nasze oddziały w kierunku zarówno bezpieczeństwa, wygody, nowoczesności, ale też, co bardzo istotne, dostępu dla osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju. Wygraliśmy doroczny plebiscyt, konkurs odpowiedzialnych firm. Zajęliśmy pierwsze miejsce zarówno wśród instytucji finansowych, jak i w tak zwanej klasyfikacji generalnej trzeci rok z rzędu. Pokazuje to, że nasza aktywność, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, troska o środowisko, diversity and inclusion, że są to działania rzetelne, autentyczne i doceniane przez ekspertów, w efekcie nagradzane, co no, dodaje nam energii i utwierdza w przekonaniu, że robimy wartościowe rzeczy, nie tylko w trosce o wyniki banku, ale w trosce o świat, w którym funkcjonujemy. Program transformacji, on jest oczywiście kontynuowany. Ja powiem tak sentencjonalnie, to jest coś, co bank będzie kontynuował bardzo długo, a może zawsze. Świat się zmienia, my chcemy być frontrunnerem i zmieniać się dynamicznie, zarówno dostosowując się do zmieniających się potrzeb naszych klientów, jak i te potrzeby wyprzedzając. W związku z tym systematycznie wprowadzamy nowe usługi, nowe funkcjonalności w naszych narzędziach. Od strony wewnętrznej przeszliśmy no, bardzo silnie na podpisywanie dokumentów elektronicznie na platformie Authenti. Kolejne procesy zostały zrobotyzowane. W związku z tym no, bank dba zarówno o tą stronę klientowską, oferując coraz to nowe rozwiązania, ale również, i to będzie naszym wyzwaniem i takim dość istotnym priorytetem, jeśli chodzi o procesy wewnętrzne, ich upraszczanie, automatyzowanie, podnoszenie poziomu efektywności. Ważne, bardzo ważne, zrównoważony rozwój, pozytywna bankowość, żargonowo czasami mówimy zieloność, ale to jest zbyt duże uproszczenie. Proszę Państwa, no bardzo mocno wzrosły nasze wolumeny zielonego finansowania. W pierwszym półroczu plus 71%. W drugim kwartale, kwartał do kwartału, blisko trzykrotny wzrost. No i mam nadzieję, że to jest pewien trend i z uwagi na znaczenie dla nas tej specyficznej aktywności będziemy się na tym mocno koncentrować, mocno rozwijać. Blisko 6800 instalacji fotowoltaicznych w pierwszym półroczu, które powstały dzięki naszemu finansowaniu. Duże projekty, głównie w obszarze energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. W związku z tym w każdym z sektorów jesteśmy mocno aktywni, jeśli chodzi o dostarczanie produktów, które są ekologiczne, które pomagają zadbać o środowisko, ratować środowisko i transformować się energetycznie. Z drugiej strony pozytywne zmiany, kilka inicjatyw, które podkreślają nasze zaangażowanie w cele zrównoważonego rozwoju, tak zwane SDGs, zdefiniowane, ogłoszone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Znowu to jest trend czy aktywność, którą będziemy w sposób intensywny, stabilny i strategiczny kontynuować. No i teraz trochę o liczbach i trendach. Taki prosty w sumie wykres, który pokazuje, gdzie jesteśmy w tym drugim kwartale. Zysk jest niższy, jak Państwo widzicie, ale
jak wiemy, również bardzo wysoka rezerwa na kredyty frankowe spowodowała pogorszenie się zyskowności banku w tym okresie. Przychody de facto na poziomie pierwszego kwartału, koszty absolutnie pod kontrolą, koszty ryzyka lekko wyższe niż w pierwszym kwartale, ale dalej na bardzo niskim poziomie. Portfel wygląda zdrowo, solidnie i nie mamy tu powodów, nie widzimy przynajmniej powodów do niepokoju. Parametry, no, zwrot na kapitale 4,9 to oczywiście nie satysfakcjonuje nas w dłuższym horyzoncie, natomiast w obecnych realiach wydaje się być wynikiem w miarę solidnym. Koszty, stosunek kosztów do przychodów C do I stabilne, kosztami zarządzamy racjonalnie. Tu oczywiście jest potencjał do poprawy efektywności, będziemy to realizować. O kosztach ryzyka wspomniałem. Rezerwa na kredyt frankowy, widać optycznie, jak wysoki był jej poziom w drugim kwartale. To oczywiście nie załatwia całego problemu naszego portfela frankowego. On jest spośród dużych banków frankowych relatywnie niewielki, natomiast w dalszym ciągu rzutuje na zyskowność banku, na zwrot na kapitale, w związku z tym no, ta rezerwa musiała być utworzona. Obserwujemy bacznie i na bieżąco rozwój sytuacji i będziemy adekwatnie reagować również w kolejnych kwartałach. Otoczenie makroekonomiczne, tu głos oddam Michałowi. Dziękuję serdecznie, dzień dobry i poproszę pierwszy wykres właśnie tak. No cóż, jutro poznamy wstępny szacunek produktu krajowego brutto w drugim kwartale tego roku. Dostępne dane wskazują na to, że w tym ujęciu rok do roku to będzie bardzo spektakularny wzrost, przekraczający najprawdopodobniej 10%. No i tak, oczywiście tutaj ten efekt bardzo niskiej bazy sprzed roku będzie odgrywał kluczową rolę. Natomiast chyba to, na co ja bym chciał zwrócić uwagę, to to, że również z kwartału na kwartał gospodarka przyspiesza i to ożywienie staje się chyba takie trochę bardziej równomierne czy równomiernie rozłożone po sektorach, poszczególnych sektorach gospodarki. Suma summarum, wydaje mi się, że tutaj jest dobra szansa na średnioroczny wzrost w okolicach 5%, być może nawet przekraczający ten poziom. I chyba co jeszcze bardziej istotne, ten optymizm co do kolejnych kwartałów też wydaje się bardziej uzasadniony. Przede wszystkim za sprawą tego, że od początku bieżącego roku dość szybko rosną inwestycje, które rzeczywiście zwiększają prawdopodobieństwo takiego bardziej trwałego i długookresowego ożywienia. I teraz poproszę właśnie ten slajd. Dziękuję. To, co jest ważne w kontekście tego ożywienia inwestycyjnego, to również to, że odradza się popyt na kredyt w segmencie korporacyjnym. I tutaj, o ile chyba nie widzieliśmy tego jeszcze w zmianie wolumenu, to na pewno jeśli chodzi o nową produkcję kredytów korporacyjnych, to ostatnie kilka miesięcy przynoszą zdecydowany wzrost. Myślę, że w całej tej takiej dość optymistycznej narracji, jeśli chodzi o otoczenie makroekonomiczne, trzeba wspomnieć o chyba najważniejszym w tym momencie czynniku ryzyka, którą staje się wysoka inflacja. W lipcu jej poziom wyniósł 5%, czyli dwukrotność celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. No i biorąc pod uwagę to, co obserwujemy, jeśli chodzi o drożejącą żywność, ale też i energię oraz taką bardziej podstawową presję inflacyjną, to chyba jeszcze nie jest koniec, czy to chyba jeszcze nie jest najwyższy poziom inflacji, który w tym roku zobaczymy. Wysoka inflacja w połączeniu z takim coraz bardziej solidnym ożywieniem wzrostu gospodarczego oczywiście zwiększają
oczekiwania rynkowe na normalizację polityki pieniężnej i tutaj rynek zdecydowanie wycenia początek podwyżek stóp procentowych w kolejnych kilkunastu miesiącach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Przechodzimy do bardziej szczegółowego omówienia wyników finansowych. Jean-Charles Aranda. Dziękuję, Przemek. Dzień dobry wszystkim. W pierwszym półroczu mamy bardzo solidny wynik, zysk netto. Także kredyty korporacyjne zaczęły rosnąć w ujęciu rok do roku o 4%. Możemy powiedzieć, że wynik netto spadł tylko o 111 milionów złotych, czyli 8%, pomimo to, że musieliśmy utworzyć rezerwę na portfel kredytów frankowych. Tak, wynik z działalności bankowej spadł o 4% w ujęciu rok do roku. Także wynik odsetkowy spadł o 5,2% ze względu na wprowadzenie obniżonych stóp procentowych. Mamy bardzo dobry wynik prowizyjny, który wzrósł o 22,1% rok do roku. I możemy powiedzieć, że wynik działalności handlowej spadł o 11,9% ze względu na brak jednorazowych czynników w ubiegłym roku. Możemy powiedzieć, że koszty wzrosły o 5% rok do roku. Także wskaźnik koszty do CI to jest 53,9%, czyli spadło o 0,7 punktu procentowego. Mamy dodatkową prowizją, dodatkową rezerwą na ryzyko prawne. Portfele CHF to jest 259 milionów. Nie ma tutaj żadnych istotnych komentarzy co do tutaj strefy zielonej. Możemy powiedzieć, że nasz portfel urósł o 3,6% z kwartału na kwartał, o 4% z roku na rok. Także jeżeli chodzi o wzrost wartości portfela kredytów klientów indywidualnych, to wynosił 3,4% z kwartału na kwartał, 12,2% z roku do roku. Także widzimy taką tendencję w kredytach dla klientów instytucjonalnych, rośniemy ponownie, także z kwartału na kwartał to jest wzrost o prawie 3,8%, spadł z roku na rok o 1,5%. Jeżeli patrzymy na portfele kredytów klientów indywidualnych, możemy powiedzieć, że mieliśmy bardzo dobry poziom sprzedaży w drugim kwartale. Jednocześnie widzimy, że kredyty gotówkowe wzrosły o 1,9% i mieliśmy bardzo dobre wyniki sprzedażowe w tym obszarze. Tendencje się odwróciły, jeżeli chodzi o kredyty klientów instytucjonalnych, i to samo dotyczy leasingu. Następny slajd poproszę. Jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe CRF, i widzimy istotny przyrost spraw prawnych i widzimy tutaj parametry finansowe się zmieniły i dlatego mamy wyższą prowizję i dlatego zaksięgowaliśmy dodatkową rezerwą w wysokości 259 milionów złotych w pierwszym półroczu tego roku. Kolejny slajd. Mieliśmy normalizację depozytów pod koniec 2020 roku, potem saldo depozytów wzrosło o 1,4% z kwartału na kwartał i o 2,2% z roku na rok. Widzimy, że wolumen produktów inwestycyjnych rósł w ujęciu kwartalnym o 6,2% i o 54,5% z roku na rok. Także tendencja jest tutaj na miejscu i jednocześnie to przekłada się pozytywnie na wynik prowizyjny. Jak patrzymy na strukturę terminową depozytów, nie ma istotnych zmian. Możemy powiedzieć, że ponad 90% to są konta awiste i mamy też stabilizację po stronie kosztów depozytów, także nie ma istotnych zmian względem pierwszego kwartału bieżącego roku.
I teraz wynik z działalności bankowej. Z roku na rok widzimy spadek o 4,1% ze względu na spadek na cięcie stóp procentowych. Jednocześnie był brak czynników jednorazowych. Z kwartału na kwartał widzimy, że tu jest stabilny poziom względem pierwszego kwartału bieżącego roku. Natomiast mamy pozytywne trendy, jeżeli chodzi o wynik z tytułu prowizji i odsetek. Pomimo to mamy ujemny wpływ ze strony portfela, prawda, według wycen typu fair value, według wartości godziwej. Możemy powiedzieć, że wynik z tytułu odsetek spadł z 2,79% na 2,47%, głównie ze względu na cięcie stóp procentowych. Z kwartału na kwartał mamy istotny przyrost ze względu na wzrost portfela kredytów, to 3,5%, a jednocześnie mamy odsetki pobrane z derywatów. Następnie mamy wynik z tytułu opłat i prowizji. Tutaj mamy świetne wiadomości, tendencja jest bardzo pozytywna. Z roku na rok mamy wzrost o 22,1%. Wszystkie elementy składowe się poprawiły. Także mamy więcej czynności, mamy zmiany cenowe. Także z kwartału na kwartał mamy też pozytywny trend. Także aktywy w zarządzaniu zachowują się bardzo dobrze tak samo. Także widzimy, że wynik z działalności handlowej inwestycyjnej, czy wynik z działalności handlowej spadł o 11,9%, ale mieliśmy czynniki jednorazowe. Myślę tutaj o pewnych wycenach, które nie miały miejsca w tym roku. Także w ujęciu kwartalnym mamy przyrost o 9,9%. Oczywiście mamy zawsze dużą zmienność, jeżeli chodzi o działalność inwestycyjną, bo musimy dokonywać wycen według wartości godziwej. Także mamy z roku na rok wzrost o 123,8%, ale mamy lekki spadek. Także mieliśmy ujemną wycenę w drugim kwartale, podczas gdy w pierwszym kwartale mieliśmy dodatnią wycenę. Koszty są całkowicie pod kontrolą. Mamy ten sam model operacyjny. Koszty spadły o 5,4% z roku na rok. Z wyjątkiem wpływu BFG spadły o 1,6%. Także to pokazuje jasno, że koszty banku są pod kontrolą. W ujęciu kwartalnym nie ma istotnych zmian. Możemy mówić tutaj o stabilizacji, o stabilnym wyniku. I teraz mamy koszty ryzyka. Czas na Wojtka Kembłowskiego z Sierra. Bardzo proszę. Dzień dobry. Zacznijmy od podsumowania i największego wpływu, jaki miał COVID-19 na ryzyko kredytowe w poprzednim roku i aktualnie. Ogólnie udzieliliśmy 6,1 miliarda pomocy i moratoriów dla naszych klientów kredytowych. 97% tych moratoriów zostało już zakończonych. W zasadzie wróciliśmy do sytuacji przedcovidowej, jeśli chodzi o jakość i performance tego portfela. Prawie 96% klientów wróciło do normalnej spłaty. Limity gwarancji, które mamy, one są tylko częściowo wykorzystane, co też świadczy o tym, że nasi klienci nie potrzebowali aż tak dużej pomocy i sobie spokojnie radzili na rynku. Jeśli chodzi o koszty ryzyka w pierwszym półroczu 2021 roku, to jeden aspekt jest bardzo istotny. Myśmy częściowo rozwiązali tylko rezerwy dotyczące zmiany scenariuszy makroekonomicznych na 2021 rok. Te scenariusze makroekonomiczne są aktualnie lepsze niż poprzednio, ale z drugiej strony też zidentyfikowaliśmy potencjalne wrażliwe przemysły, sektory gospodarki, które mogą, na które COVID-2019 mógł mieć znaczny wpływ.
W związku z tym również utworzyliśmy takie rezerwy forward looking na te wszystkie rodzaje przemysłu. Netto to oznacza, że utworzyliśmy w pierwszym półroczu 80 milionów rezerw, czyli musimy wziąć pod uwagę to, że w 2020 roku utworzyliśmy określone rezerwy i pewien określony stan był na koniec 2020 roku i netto w pierwszym półroczu myśmy do tego jeszcze dołożyli 80 milionów rezerw w ramach 131 milionów, także prosiłbym o następny slajd, które zostały utworzone w pierwszym półroczu 2021. Oprócz tego dodatkowy jednorazowy wpływ, podkreślam jednorazowy, to było wprowadzenie metody wieloscenariuszowej, co było również zaleceniem naszego audytora, to było 42 miliony złotych, a również wprowadzenie w drugą stronę pozytywny wpływ 21 milionów złotych nowej definicji defaultu, to 80 milionów, o których już wspominałem, jeśli chodzi o rezerwy związane z pandemią koronawirusa. No i pozytywny wpływ, dokonaliśmy jednej sprzedaży kredytów z utratą wartości w ciągu pierwszego półrocza i to był pozytywny wpływ na koszty ryzyka 36 milionów, co też oznacza, że co najmniej byliśmy prawidłowo wyrezerwowani, a nawet więcej niż to, co rynek zaproponował, gdzie zresztą otrzymaliśmy bardzo, bardzo dobre ceny. Ogólnie to, co chciałbym powiedzieć, to jest sytuacja taka, że w pierwszym półroczu było bardzo mało nowych defaultów, które wchodziły i to było jakby do zaznaczenia w różnych segmentach, nie tylko w korpus, ale również w części retailowej bardzo mało nowych defaultów się pojawiło. Utrzymaliśmy stały, a w zasadzie zwiększony poziom rezerw forward looking. Mieliśmy bardzo również dobry poziom odzysków i ceny sprzedaży, które otrzymaliśmy dla kredytów sprzedawanych, kredytów z utratą wartości. No to spowodowało, że mogliśmy się utrzymać na poziomie 36 punktów bazowych, jeśli chodzi o poziom rezerw w drugim kwartale i w całości średnio prawdopodobnie około 33 punktów bazowych. Wynikiem tego jest jakość portfela, także poprosiłbym następny slajd, gdzie jeśli chodzi o cały bank, w zasadzie zeszliśmy do najniższego chyba historycznie poziomu 4,8%. To zawdzięczamy z jednej strony zarządzaniu portfelem tym niepracującym, no ale z drugiej strony też wzrostowi portfela pracującego. A zarówno jeśli chodzi o stronę w procentach, jak i w wolumenie, wolumen 3,9 miliarda, jeśli chodzi o kredyty z utratą wartości, to jest też jakby najniższy wolumen historycznie. Widać, że kredyty zarówno detaliczne, jak i kredyty dla klientów instytucjonalnych, w każdych z tych segmentów ta jakość się poprawia i wygląda na bardzo bezpiecznym poziomie. I poproszę kolejny slajd. To widać również w udziale poszczególnych faz portfela. Widzimy, że stabilnie w ciągu ostatnich kwartałów następuje wzrost udziału portfela w fazie pierwszej, faza druga i trzecia następuje spadek, czyli poprawiamy jakość, a z drugiej strony pokrycie rezerwami, szczególnie jeśli chodzi o fazę drugą, ono troszeczkę rośnie i w fazie trzeciej jesteśmy w stanie utrzymać poziom pokrycia, co jakby jest potwierdzeniem również tego, że poziomy odzysków oraz ceny sprzedaży, które otrzymujemy na rynku, całkowicie wystarczają i są ekwiwalentne do poziomu rezerw, które utworzyliśmy. Tak więc podsumowując, od strony jakości portfela uważam, że sytuacja jest bardzo stabilna i możemy się całkowicie skupić na rozwoju i wzroście portfela, a na pewno nie konieczności jego naprawiania na tym etapie. Dziękuję.
adekwatność kapitałowa, Jean-Charles. Może kilka słów o wskaźniku adekwatności kapitałowej ze względu na zmiany w ujęciu kwartalnym. Możemy powiedzieć, że ten wskaźnik spadł lekko, do 13,28%, natomiast kształtuje się w dalszym ciągu na bezpiecznym poziomie, znacznie powyżej wymogów nadzorczych. Proszę Państwa, i ostatni slajd przed sesją pytań i odpowiedzi. Co nas czeka? Po pierwsze, wrócę do tego, że gospodarka weszła na ścieżkę wzrostu. Spodziewamy się solidnego wzrostu produktu krajowego brutto w tym roku i jestem przekonany, że jesteśmy dobrze przygotowani, żeby wykorzystać sprzyjające otoczenie makroekonomiczne do tego, żeby rosnąć. My jesteśmy, jak Państwo wiecie, bankiem skoncentrowanym na wzroście i rozwoju w realiach wzrostu organicznego. Będziemy oczywiście wdrażać kolejne technologiczne rozwiązania dla naszych klientów. Będziemy mocno skoncentrowani na ofercie związanej ze zrównoważonym rozwojem. Oczywiście jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, to czeka nas dostosowanie do wymogów prawnych. Jeśli chodzi o ESG, nad tym pracujemy, jesteśmy mocno zaawansowani. Wspomniałem już wcześniej o procesach. To jest taka historia, która również będzie długotrwała. Chcemy, żeby szereg naszych procesów było absolutnie top class, najszybszych, najwygodniejszych również dla użytkowników wewnętrznych, co przełoży się pozytywnie na poziom zaangażowania naszych ludzi. Wspominałem chyba poprzednio, że pracujemy nad naszą nową strategią na lata 2022-2025. To jest zaawansowany proces. Dialogujemy z członkami Rady Nadzorczej, wyjaśniamy jeszcze pewne kwestie i w drugim półroczu tego roku liczę na to, że tę strategię sfinalizujemy i skomunikujemy. Oczywiście mogę tylko uchylić rąbka tajemnicy na tym etapie, że ta strategia będzie kontynuacją strategii rozwojowej, wzrostowej. Bank, podobnie jak nasi akcjonariusze, ma duże aspiracje i ambicje, jeśli chodzi o aktywność, skalę działania, efektywność, zyskowność na polskim rynku i na wzroście będziemy się w sposób wyrazisty koncentrować, oczywiście zarządzając w sposób racjonalny, rozważny ryzykiem, jak również stroną kosztową. No i chyba tyle tytułem podsumowania. Może na końcu jedno zdanie. W moim przekonaniu nasze wyniki za drugi kwartał są solidne. Dochody podstawowe wzrosły, ryzyko absolutnie pod kontrolą, podobnie jak koszty. Czynnik dotyczący portfela frankowego omówiliśmy już poprzednio. Także dziękuję za aktywność, czy może cierpliwość w tej części i przejdźmy teraz do pytań i odpowiedzi. Ja widzę pytania. Też widzę, że myśmy na część z nich udzielili już odpowiedzi. Sekundkę. Ja będę jechał tymi pytaniami w porządku chronologicznym. Pierwsze pytanie, Wiktor Tymochowicz, General IPT. Jaka część całego portfela kredytów frankowych jest objęta rezerwami po drugim kwartale tego roku? To jest, jeżeli spojrzymy na cały portfel, to jest to wskaźnik 11,4%. Natomiast jeżeli chodzi o tę część, która objęta jest już roszczeniami klientowskimi, to pokrycie wynosi powyżej 90%. A drugie pytanie, Kamil Storalski z Santandera. Koszty wynagrodzeń rok do roku pozostały na tym samym poziomie, pomimo spadku liczby etatów rok do roku o 9,5%. Jakiego tempa wzrostu średniego wynagrodzenia spodziewają się Państwo w kolejnych kwartałach? No tak, tu
doskonale Państwo wiecie, że mamy presję na całym zresztą rynku, w całej gospodarce, jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń. Mamy presję inflacyjną, dość wysoką. My mamy taką politykę, że podwyżki realizowane są w ramach jednorazowego procesu na początku czy w pierwszym kwartale kolejnego roku i tak będzie również w tej sytuacji. Ja przypuszczam, że pula podwyżkowa będzie w okolicach poziomu inflacji, nie powinna przekroczyć poziomu inflacyjnego. Czy jeszcze raz Kamil Stolarski, czy bank przegrywa sprawy CHF-owe ex fortisowe? Tak, takie sytuacje się zdarzają w pierwszej instancji. Również przegrywamy sprawy ex fortisowe i to jest odzwierciedlone we wzroście rezerwy na ryzyko prawne. Tu mamy dalej Kamila Stolarskiego, ale pytanie jest po angielsku, więc domyślam się, że do Jean-Charlesa pewnie bardziej. Do you see room? Widzisz przestrzeń na poprawę wyniku prowizyjnego i odsetek? W ostatnich kwartałach wzrost był bardzo płaski. Odpowiedź brzmi tak. Przede wszystkim musimy mieć na uwadze wpływ COVID-19. To był kryzys z tym związany. Także działalność naszych klientów była dotknięta i w tej chwili trwa ożywienie i dlatego też nie ma powodów, dla których mielibyśmy nie realizować dalszego wzrostu wyników odsetek i prowizyjnego. Na początku prezentacji mówiłem o aktywach w zarządzaniu, także portfel dalej się rozwija w sposób stały i to będzie miało wpływ też na wysokość wyniku prowizyjnego i odsetek. Myślę, że to jest nigdy nie kończąca się odpowiedź, prawda? Czy opowiesz tak, że na pewno to będzie rosła. A w jaki sposób zamierzają Państwo zachęcać swoich klientów do korzystania ze zdalnych kanałów dostępowych? Czy zamierzacie Państwo udostępniać, podobnie jak konkurencja, przelew blik na telefon i blik zbliżeniowy? Pytanie od pana Marcińskiego. Więc my jakby stale zachęcamy klientów do korzystania z kanałów zdalnych, stale udostępniamy im nowe funkcjonalności. Prowadzimy w tym obszarze kampanie CRM-owe, prowadzimy kampanie internetowe. To się będzie toczyło. Zresztą widać, że ten wzrost absorpcji naszych kanałów zdalnych jest wyrazisty. No, podobnie jak ilość transakcji realizowanych za pomocą blika. Dobrze. Pytanie od inwestora indywidualnego. Odnośnie samego efektu makro wpływającego na saldo rezerw, ile w sumie bank utworzył takich rezerw w całym 2020 roku? Oraz ile z tego zostało już rozwiązane w pierwszym półroczu 2021? Jaka kwota nadal pozostaje na bilansie banku? Domyślam się, że chodzi o to, ile rezerw związanych bezpośrednio z pandemią utworzyliśmy, ile zostało rozwiązanych. Prezes Kembłowski chyba jest najlepszym adresatem tego pytania. Ja odpowiem na to pytanie. Saldo rezerw, które utworzyliśmy, i to był stan rezerw na koniec 2020 roku, to było 236 milionów złotych. Tak jak dzisiaj na prezentacji mówiłem, netto dodatkowo zostało utworzone w pierwszym półroczu 80 milionów, więc jak sumujemy te cyfry, to lekko ponad 300 milionów złotych. W tej chwili to jest saldo rezerw, które dotyczy potencjalnego wpływu COVID-u. Dziękuję. Mamy dwa pytania w zasadzie identyczne dotyczące wrażliwości wyniku odsetkowego na wzrost rynkowych stóp procentowych od Marty Czajkowskiej Bałdygi z Haitonga i od Shortyka, Biuro Maklerskie PKO Bank Polski. Generalnie szacunkowo wzrost stóp procentowych o 100 punktów bazowych oznaczałby dodatkowe 200 milionów net interest income w skali naszego banku. Mamy od redaktora Macieja Rutkę pytanie.
co z ugodami frankowymi? Czy bank generalnie ocenia jako dobry sposób na rozwiązanie problemu? Jeśli tak, to kiedy je uruchomi? No ja mam wrażenie, że w tej kwestii wypowiadaliśmy się już wcześniej wielokrotnie. Czekamy w chwili obecnej na orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zaplanowane na 2 września. Nie będę dalej komentował naszych planów w tym zakresie. Robiliśmy to już poprzednio. Nie widzę kolejnych pytań w narzędziu. Ja rozumiem, że pytania mogą być też zadawane werbalnie, głosem ludzkim, nie tylko narzędziem, więc pozwolę sobie zapytać, czy są jeszcze inne pytania. Koleżanki podpowiadają, że jest jeszcze jedno pytanie, ale go nie widzę. A jest, przepraszam. Również redaktor Maciej Rutke. Załóżmy, że w przyszłości polityka dywidendowa KNF będzie taka jak obecnie. Kiedy bank może być w stanie wypłacić dywidendę? Kiedy chciałby to zrobić? Ja chyba poproszę Jean-Charles'a o odpowiedź na to pytanie. OK. But I need to read it once again. Assuming that in the future the dividend policy of the KNF will stay as is, when will the bank be able to pay out dividends and when would it like to do that? To nie jest pierwszy raz, że takie pytanie pada. Robimy wszystko, co możemy, żeby wypłacić dywidendy i chcemy to zrobić możliwie najszybciej. I myślę, że to jest nasze nastawienie. Co do zasady, nie mogę precyzyjnie określić roku, ale to jest temat, nad którym pracujemy. Kamil Sararski, Santander. Jak wygląda pipeline kredytu korporacyjnego? Czy bank spodziewa się dalszych wzrostów? No, my raczej nie podajemy takich forward-looking przewidywań. No, pytanie o pipeline dla mnie brzmi trochę zbyt szczegółowo. Może ograniczę się do ogólnej odpowiedzi. Mamy ożywienie, widzimy zwiększoną aktywność naszych klientów, widzimy wzrost zainteresowania inwestycjami, co przekłada się na wzrost popytu na finansowanie i na pewno mamy absolutny zamiar być uczestnikiem tego wzrostu popytu w sposób aktywny. Nie widzę kolejnych pytań. Czy są jakieś pytania, które mogłyby zostać zwerbalizowane? Nie słyszę takich pytań. Proszę Państwa, jeżeli tych pytań nie ma, to jeszcze pozwolę sobie tak w myślach policzyć do 5. Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie, to będziemy się żegnać. Nic nie przybyło. W związku z tym chciałbym podziękować za obecność na dzisiejszej zdalnej konferencji wynikowej. Życzyć Wam dobrej końcówki lata i mam nadzieję, że do zobaczenia być może w trochę bardziej bezpośredniej formule za kwartał. Mniej więcej za kwartał. Dziękuję bardzo.